wschód od dolnośląskiej Oleśnicy znajduje się wieś Cieśle. Jej nazwę w zlatynizowanej formie Czesel można odnaleźć w Księdze Uposażeń Biskupstwa Wrocławskiego z przełomu XIII i XIV wieku. Określenie to ma charakter patronimiczny i oznacza wieś Czesława. Według historyków już w drugiej połowie XIV wieku umiejscowione były tu parafia i kościół. Obecna budowla, wzniesiona w stylu barokowym, przypisywana jest wrocławskiemu architektowi Krzysztofowi Hacknerowi. Świątynia powstała w latach 1716-21 z fundacji Anny Zofii von Zalisz. Orientowany kościół wzniesiono na planie krzyża łacińskiego. Od zachodniej strony nad budowlą dominuje wysoka wieża, przykryta cebulastym hełmem z latarnią i chorągiewką z datą 1719 rok. Nawę i transept pokrywa trójpołaciowy dach. Przez większość lat swojego istnienia parafia należała do protestantów. Historycy wskazują na fakt, że jeszcze w XIX wieku nabożeństwa luterańskie w dawnym księstwie oleśnickim odprawiane były także po polsku. Natomiast badania heraldyków mówią, iż rodzina właścicieli dóbr Cieśle posługiwała się średniowiecznym herbem polskiego rodu Działoszów. Kościół ma jednolite, późnobarokowe wyposażenie. Mimo licznych remontów i zawieruchy ostatniej wojny, gdy świątynia została przez wojska radzieckie zamieniona na rzeźnię, zachowało się wiele z oryginalnego wystroju. Budowla ma bardzo interesujące połączenie sklepień, od żaglastych po kolebkowe z lunetami. Układ funkcjonalny jest charakterystyczny dla kościoła protestanckiego. Po stronie północnej i południowej znajdują się drewniane, bogato zdobione empory. W części zachodniej nad głównym wejściem umiejscowiony jest chór muzyczny z zachowanym prospektem organowym. Niestety, wykonany w XIX wieku w Oleśnicy instrument muzyczny zaginął po II wojnie. Pod emporą w części północnej widoczne jest renesansowe epitafium z obrazem ukrzyżowania wraz z postaciami Marii Magdaleny i świętego Jana Ewangelisty oraz rodziny fundatora i herbami rodowymi. Ambona, która dziś znajduje się przy prezbiterium, pierwotnie zgodnie z funkcją zborów protestanckich, była umiejscowiona centralnie na ścianie nawy. Ta zmiana nastąpiła po 1945 roku, gdy kościół stał się świątynią katolicką dla nowych, przybyłych z Kresów mieszkańców. Oni też umieścili w barokowym ołtarzu kopię wizerunku Matki Boskiej Tuchowskiej. Oryginał, wzorowany na darze króla Jana Kazimierza dla klasztoru w Czortkowie, znajduje się w sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, niedaleko Tarnowa. Przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem w kościele w Cieślach umieszczone jest na wysokim cokole, a towarzyszą mu rzeźby postaci Mojżesza i świętego Jana Chrzciciela. Nad wizerunkiem patronki świątyni znajduje się wyobrażenie oka opatrzności, podtrzymywanego przez putta. Po lewej stronie ołtarza umiejscowiona jest loża kolatorska, a po prawej barokowy pomnik nagrobny generała Ernsta Wilhelma von Zalisza i jego żony Anny Zofii. Generał, jako poddany dworu Habsburgów, był także generałem holenderskim i gubernatorem Bredy. Świątynię do 1945 roku otaczał parafialny cmentarz. Pozostałością po nim jest żeliwny, wykonany w Gliwicach krzyż nagrobny jednego z właścicieli Cieśli i pobliskiego Goszcza, Fabiana von Reichenbacha. Na ścianie kościoła współcześnie odsłonięto tablicę, która upamiętnia Rudolfa von Schelieu, urodzonego w Cieślach i straconego w Berlinie, niemieckiego antyfaszystę. Na północ od kościoła jeszcze przed wojną stał pałac. Stanowił on przez osobę fundatorki i budowniczego jednolitą całość z pobliską świątynią. Otaczał go park z ogrodem i zabudowania folwarczne. Niestety budowla uległa zniszczeniu w 1945 i została rozebrana. Jej pierwotny wygląd
można zobaczyć na rycinach Friedricha Wernera z połowy XVIII wieku. Jadąc dawną drogą numer 8 z Oleśnicy w kierunku Sycowa, warto na chwilę zatrzymać się w Cieślach, aby podziwiając filialny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Tuchowskiej, poznać historię rodów dawnego księstwa oleśnickiego.